Kolejny dzień się zaczyna. Patrzcie, jaki moja siostra ma widok z balkonu. Na ogródki i tak dalej. Bardzo ładny. Tak, dzisiaj będzie znowu cieplutki dzień. Słuchajcie, moja siostra myślała, że gadam sama do siebie. Mówi, odbiła jej czy co? Ja nie ogarnięta, wiecie co, włosów dzisiaj nie myłam. Ale to dlatego, że będziemy później szły do fryzjera, chcę odświeżyć swoje ombre, bo no, włosy jednak odrosły i wiecie, chcę je troszeczkę podnieść i odświeżyć generalnie. Więc musimy też skoczyć do forum, ja muszę pieniądze wymienić. Musimy wejść do Rossmana, do Sephory, bo koniecznie chcę zobaczyć, czy tutaj będą mieli Narsa. No i ogółem pozałatwiać kilka rzeczy, więc jestem ciekawa, co dzisiaj będzie. O 15 musimy odebrać mojego siostrzeńca. O 15 musimy Igora odebrać. Do 15, no do 15 musimy Igora odebrać. Ja się tak będę macać po tych włosach, bo one jakieś takie sztywne są. Wiecie, że nie lubię nosić dwudniowych włosów, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że po tym szamponie, ja go tutaj ze sobą nie mam, ale chcę kupić kolejną butelkę, więc po tym szamponie włosy mam przynajmniej o jeden dzień świeższe, jest bardzo fajny. Myślę, że znajdzie się w ulubieńcach. Więc co, czekam na moją siostrę, ona właśnie prostuje włosy, nie wiem, czy będzie chciała wam się pokazać w ogóle. Już usłyszałam groźby, nawet nie próbuj. Tak, na pewno się nie pokażesz? Nie, tego, nie widać cię. Spokojnie. To co, pokażesz się, czy nie pokażesz? No mów, patrzcie. To jest moja młodsza siostra, przywitaj się. Jezu, jak mi się ręce trzęsą. No, podobne jesteśmy do siebie? Trochę jesteśmy podobne. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Mówcie, co myślicie. Okej, to co, zbieramy się, ja się w międzyczasie będę do was odzywać. Mam nadzieję, że wystarczy mi pamięci na telefonie, bo co prawda mam aparat ze sobą, ale tam mam inne filmiki, które też w ogóle muszę użyć. Muszę obrobić i użyć siostry internet, bo jak wiecie, ja nie mam Wi-Fi w domu jeszcze i będę jej internet maltretować i ładować wam filmiki, żeby były na zapas, bo za kilka dni wrócę z powrotem do Chemnitz, no i nie wiadomo, jak to będzie dalej. Dobra, my się zbieramy, do zobaczenia później. Co? Tak, do fryzjera. Mam upały nie z tej ziemi, chyba widać, bo się cała świeca, ale to też jeszcze krem z Kilsa, który dobrze się nie wchłonął. Bo nie zabierałam, wiecie, tego dużego kremu z Balea, który używam. Tylko wzięłam taką próbkę 7 ml z Kilsa, którą dostałam chyba do jakiegoś zamówienia w Douglasie ze sobą. Byłyśmy w forum, zrobiłyśmy małe zakupy. Ja kupiłam kilka kosmetycznych rzeczy i kupiłam ten szampon, który mi się właśnie kończy. Z Petal, coś tam chyba jakoś tak, ale to pokażę wam później w domu. Kupiłyśmy też drobne zakupy spożywcze, zrobiłyśmy drobne zakupy spożywcze, dlatego że, patrzcie, moja siostra kierowcą, kierowca bombowca, pierwszy raz nie muszę siedzieć za kierownicą, tylko ktoś mnie wozi. I w każdym bądź razie zrobiłyśmy spożywcze zakupy, bo będę robić dzisiaj znowu spaghetti, które wam pokazywałam, znaczy moje ala spaghetti, bo naszła mnie taka ochota na to. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Kupiłyśmy dla małego buty, później wam pokażę, takie fajne trampki, mi się tak podobają. Dlaczego ja mam taką wielką nogę? To jest po prostu tragedia, bo jakbym miała mniejszą, to bym sobie sama je chętnie kupiła. I co? Mamy godzinę coś koło 12, więc my teraz pędzimy. O, i nastała jasność, bo wyjechałyśmy z parkingu. Pędzimy teraz do domu. Ewa musi swoje sprawy pozałatwiać, a ja cisnę do fryzjerki, bo będę nareszcie swoje ombre odświeżać, tak? I słuchajcie, jak wam powiem, będę miała robione, odświeżone ombre, rozjaśnione jeszcze to, co tutaj mi zostało. I słuchajcie, jeżeli dobrze pamiętacie, to ja zapłaciłam za zrobienie swojego ombre w Niemczech 270 euro, bo wtedy używała babka Olaplexu. Tutaj fryzjerka będzie używać coś podobnego. O Jezus Maria, rzuca. Będzie używać coś takie podróby, wiecie, Olaplexu, ale mnie to wyniesie w Polsce z tym wszystkim 130 zł maksymalnie. Patrzcie, jaka różnica, to jest powiedzmy 30 euro, a gdzie 270 euro, to jest po prostu masakra. Także nie wiem, czy będę coś tam kręcić, bo wiecie, tam ludzie i tak dalej, osoby, których nie znam i no ja wiecie, że nie lubię się pucować tym, że nagrywam filmiki na YouTube'a. Nie robię tego tak, jak to się mówi, oficjalnie, nie? No i ten, i nie wiem, czy tam będę coś kręcić, ale na pewno pokażę się wam, jak stamtąd wyjdę.
i pokażę wam, jakie trampy kupiłyśmy dla mojego siostrzeńca. A potem trzeba go w ogóle z przedszkola będzie odebrać. I obiecałam mu, że pójdziemy dzisiaj na lody, bo wczoraj nie chciał butów zakładać, więc musiałam dziecko przekabacić. Ja w ogóle zasłoniłam pewnie mikrofon, mam nadzieję, że słyszeliście, co mówiłam. Dobra, zbieramy się, bo gorąco, nie? Strasznie. Strasznie. Może to ja się tylko w telefonie przeglądam. Nie, dlaczego? Słuchajcie, byłam u fryzjera. Teraz pewnie dużo nie zobaczycie, podcięłam troszeczkę końcówki. I u mnie zawsze jest tragedia, jak podcinam końcówki i wychodzę od fryzjera, bo mam wrażenie, że połowa włosów mi zniknęła. No mówię, tutaj teraz nie zobaczycie, bo takie oświetlenie nijakie. Z tyłu siedzi mój siostrzeniec. Pomachasz, Igor? Powiedz cześć. Głośniej, bo cię nie słychać. Cześć. Gdzie jedziemy, Igor? Do forum. A co będziemy robić w forum? Nie wiesz? No jak nie wiesz? A co ci ciocia obiecała? Lody. I co jeszcze? I co? Aha, i McMill i zabawkę, tak? Tak? Co? Aha, no. Także... Tak, to wszystko. Także wracamy z powrotem do forum. Po świńskie żarcie. Tak, bo McDonald's to świńskie żarcie. Po świńskie... Jeszcze KFC mamy do wyboru. No nie, to już wolę McDonalda. Tak. I będziemy jechać wtedy z powrotem do domu, bo tam przyjdą kontrolerzy. Tak to się mówi? Tak, do instalacji gazowych. Tak, do instalacji gazowych. No więc ja się odezwę do was już później. Co tak patrzę w ten podgląd, ale w dalszym ciągu nie widać tego efektu. Może tutaj trochę. Miałam wam pokazać buty, jakie kupiła Ewa dla Igora. No powiedzcie, że nie są fajne tutaj na zamek. Takie a la Conversy. Bardzo, bardzo mi się podobają z a la jeansu, bo to nie jest jeans, ale no... No nie wiem, no co myślicie o tym? Mi bardzo się podoba. W ogóle już świńskie żarcie zjadłam. One w ogóle w CCC były kupowane, jakby ktoś pytał. Ja tu obok siebie mam swoje zakupy, bo jak mówiłam... O Jezu, przepraszam, musicie wybaczyć, odbijam się, bo świeżo po jedzeniu. Ja tu swoje zakupy mam. Zaraz je rozpakuję, to wam na szybkiego pokażę, co takiego kupiłam, bo byłam też w Golden Ross i w Golden Ross kupiłam 3 rzeczy. Także zaraz wam wszystko pokażę. Słuchajcie, rozpakowałam moje potężne zakupy, więc takim szybkim przelotem. Tutaj mamy 4 opakowania płatków kosmetycznych z Tami. One są rewelacyjne. Także od razu wzięłam 4 sztuki. One kosztują niecałe 3 zł, więc nie jest majątek. W domu kończy mi się już mój aktualny płyn do płukania jamy ustnej, więc skorzystałam i wzięłam ten XL z Colgate Plaque, z którego uwielbiam. Tutaj wzięłam... W sumie to powinno być tu. Tutaj wzięłam maskę z bielendy, tej nie miałam. Miałam tą niebieską nawilżającą, ta jest odmładzająca. Zobaczymy, będę wyglądać jak świeża osiemnastka. Tutaj też wzięłam jakąś maskę w płacie. Ale ja jestem, dopiero teraz zauważyłam, że to na owal. No ale przetestujemy, zobaczymy. I raz miałam, na pewno pamiętacie, w Denku miałam z Koni maskę, więc teraz... One były teraz na promocji za 4,99, więc je wzięłam. No niestety były tylko takie rodzaje, więc wzięłam 2 złoto maska ujędrniająca. Tą miałam z peptydem, bardzo fajna była. Kolagenową liftingującą wzięłam. Z aloesem kojącą. I koenzym Q10, bo tylko tyle była wzmacniająca. Bo tylko tyle było. Dalej co wzięłam? Po raz kolejny kupiłam na zapas ten szampon wzmacniający, bo mówiłam wam, że bardzo fajnie się sprawdził. Natomiast ten, który wcześniej wam wspominałam, że przedłuża mi odświeżanie świeżość włosów, to jest właśnie ten, po którym bym się nie spodziewała. I to jest odżywczo-antyseptyczny szampon do włosów Tea Tree, wyciąg z drzewa herbacianego. I pamiętacie, jak ja wam pokazywałam, że nie wiem dlaczego, ale go było tylko tyle? No to właśnie patrzcie, teraz jest pełny, więc ja po prostu jakiś wybrakowany wtedy kupiłam w Rossmanie. Po raz kolejny, bo też już na wykończeniu mam przecięty i resztkami jadę z Eveline, ten mój ulubiony krem do rąk. Tutaj wzięłam sobie do auta, wiecie, że jestem palaczem, więc no czuć w aucie, że palę papierosy jak jadę. Więc tutaj wzięłam odświeżacz z Ambipur. Z kolorówki kupiłam sobie w
w naturze z Wet n Wild, cień w odcieniu crème brûlée. Dużo o nim słyszałam, to jest taki raczej, wiecie, cielisty, bardziej do czego? Do, Jezu, słowa zapomniałam, no, jak to się mówi, do blendowania, o właśnie, mam, załapałam, więc będę testować. No i jak mówiłam, byłam w Golden Rose, kupiłam sobie tutaj dwie te kredki w sztyfcie, czy szminki w sztyfcie, Golden Rose Matte Lipstick Crayon. I jeden jest w odcieniu, ten jest w odcieniu 15, nie będziecie widzieć, bo telefon mi nie fokusuje, a ten jest w odcieniu 10, mi się wydaje, że to jest ten popularny, plus jeszcze wzięłam taki płynny, o, przepiękny odcień, on ma sobie złote drobinki, nie każdemu się będzie podobać, ale ja uważam, że bardzo ładny taki nudziak. No, więc tak się prezentują moje zakupy. No i dostałam dwie próbki, mleczny olejek do pielęgnacji ciała nawilżający z Bielendy do zakupów. No i tyle. Więcej nie kupiłam nic. Ale wiecie co jeszcze? Na jutro to są, no, oczywiście wstępnie plany. Mam nadzieję, że wypali. To może uda nam się skoczyć do Katowic, do Silesii. Bo dzisiaj byłam w Sephorze, bo chciałam obmacać oczywiście Narsa, bo Nars już jest stacjonarnie, nie we wszystkich jeszcze Sephorach, ale jest. I chciałam też kupić sobie, przepraszam, chciałam sobie kupić też tą maskarę z Too Faced, którą każda dziewczyna chwali, tą Beta Than Sex. No i okazało się, że tutaj w forum mają, a w Sephorze jedynie właśnie tą paletkę czoklet? Chyba tak się nazywa, nie wiem, nie pamiętam. Ale wiecie, o którą mi chodzi. No i a maskary nie mieli, więc stwierdziłam, że no i pani powiedziała, że właśnie, że w Silesii mają i szafę, i mają Narsa i tak dalej. Więc jeżeli wszystko się uda, to skoczymy jutro do Katowic i będę mogła obmacać i na pewno się na coś skuszę. Przede wszystkim właśnie tą maskarę będę chciała kupić, więc to na pewno jeszcze nie jest koniec zakupów. Jezu, słuchajcie, jest tak gorąco, że to się w głowie nie mieści. Jestem cała czerwona. Podcięłam w ogóle włosy. Mam nadzieję, że widzicie. Znowu się zrobiły krótsze, no ale już trzeba było końcówki podciąć, bo były zniszczone. Ale no, mi włosy rosną szybko, włos to nie papieros, jak to się mówi, więc odrośnie. Teraz idę zrobić pół godzinki dla Słoninki, powciągać jakieś YouTuby i jeszcze pewnie do Was wrócę później. Wiecie co, mamy 21 wieczorem, długo się nie odzywałam, ale byłyśmy dzisiaj w forum 3 razy. Trzeci raz polazłyśmy jeszcze raz na zakupy. Ja kupiłam sobie w Sinseju takie spodnie, te a la leginsy, które najbardziej lubię nosić. I słuchajcie, weszłyśmy też do Douglasa i w końcu skusiłam się na dwa produkty marki Yonel, bo Anita z kanału Coco Collection tak je zawsze zachwala. Ja się koło nich kręciłam w sumie już no od listopada zeszłego roku, jakoś tak. No ale wiecie, to są bardzo drogie kosmetyki, jakby nie patrzeć. I ja się skusiłam na... Czekajcie, niech ja znajdę. To jest 20 ml pojemność. Co to jest? Czekajcie. To jest maska na noc do twarzy. O tak, progresywna nanomaska. Taka 20 ml i ona kosztowała w normalnej cenie 49 zł, ale była na przedcenie za 39 zł. Ją się używa na noc. I skusiłam się na krem pod oczy, tylko tak, infuzyjny krem pod oczy i na powieki na noc. Pojemność 15 ml, tak wygląda. I ten krem kosztował 159 zł. Masakryczna cena, no ale chciałam, jak mówię, już dawno przetestować. Kremy do twarzy kosztują 200 zł, no. Zobaczymy, jak się będą te sprawdzać. Jeżeli się okażą fajne, no to na pewno się jeszcze skuszę. No i kupiłam sobie oczywiście gazety do poczytania. Co chciałam powiedzieć? No, jest 21 wieczorem, jesteśmy padnięte. Ja zaraz idę zmyć makijaż i muszę dla Was jeszcze zabrać się za obrabianie filmików.
i zacząć je... Co? Aha, Igora wołasz. No i muszę zacząć je obrabiać. Także wydaje mi się, że to by było na tyle dzisiaj. Co, chcesz się pokazać? Przywitasz się? Dzień dobry. Chyba raczej dobry wieczór. Dobry. Dobry wieczór. Idziesz spać? No jak nie? Igor już jest zmęczony też. Zaraz myć go i niech idzie spać. I jak mówię, ja też zabieram się za obrabianie filmików i wgrywanie, żebym miała na następny czas dla was, no dla was filmiki. Tutaj widzicie kosmetyki, które przywiozłam mojej siostrze. To pokazywałam wam też we vlogu poprzednim. No, mam nadzieję, że jutro uda nam się wyskoczyć do Silesii, do Katowic. I mam nadzieję, że uda mi się nagrać vloga, a pojutrze już będę wracać. Także okej, kochani, nie przedłużam już zbędnie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.